Rozmawiamy po drugim sparingu podczas obozu w tureckim Belek, zremisowanym z FK Mariupol 2-2. Panie trenerze, jak trener podsumuje to spotkanie? Chyba wartościowy sparing z drużyną, też ciekawą, kolejna drużyna ukraińska, która tutaj postawiła na poprzeczkę dość wysoko, nawet pomimo gdzieś tych w miarę kontrowersyjnych decyzji sędziów dzisiejszego spotkania. Tak, to jest kolejny dobry sparing z drużyną taką młodą, wybieganą. Widać chyba dużo zawodników, czy większość wypożyczonych z Shakhtara Donieck, no to już mówi o ich gdzieś poziomie i referencjach. Dwie różne połowy. Pierwsza zdecydowanie pod dyktando rywali, natomiast druga z naszą już przewagą. Zagraliśmy na dwa składy, jeszcze ten skład pierwszy jakby się tutaj nie wyklarował, dlatego sporo takich zmian. Chcieliśmy też przećwiczyć inną strukturę organizacyjną, inną taktykę i to nam się udało i z tego jestem bardzo zadowolony. Natomiast dzisiaj poczułem się chyba trochę, jak mogę się wcielić w skórę trenerów, co funkcjonowali w latach 80., 90., w czasach korupcji, no bo to, co robił sędzia, no to tak chyba to wyglądało w tych latach, podejrzewam, nie? Tylko chodziło o wyniki, pewnie dzisiaj też chodziło o wynik gdzieś tam i to sędzia dyktował dzisiaj warunki, jeżeli chodzi o wynik, ale oczywiście bardziej nas interesuje gra, choć chcieliśmy wygrać i nam to nie uniemożliwił. No i z tej gry w drugiej połowie trzeba być zadowolonym, natomiast pierwsza połowa na pewno do poprawy. Zapytam jeszcze o sytuację kadrową, też o transfer Dominika Holca, bo nie było okazji o tym porozmawiać. To jest świeży transfer z dzisiaj. Jak trener zapatruje się na pozyskanie tego zawodnika? No przede wszystkim bardzo się cieszę, że do nas dołączył, bo do tej pory mieliśmy tylko jednego doświadczonego bramkarza i samą młodzież, jeszcze nie gotową do rywalizacji w Ekstraklasie, dlatego no, czekaliśmy na pojawienie się bramkarza Dominika. Znamy już od kilku miesięcy i cieszę się, że do nas dołączył. Pokazał, myślę, już w tym pierwszym sparingu swoje umiejętności i zapowiada się ciekawa rywalizacja między dwoma Słowakami. Dziękuję, trenerze. Dzięki.